Czyli witajcie. Zachęcony piękną pogodą na spacer. Może nie jest może ona do końca wymarzona, ale nie umieszkałem z tego skorzystać. Nakłoniła mnie również ta pogoda, aby dzisiaj nagrać ten odcinek o tej tematyce. Nigdy o tym nie wspominałem, nigdy o tym nie mówiłem, ale też nigdy się nie wstydziłem tego, o czym chcę opowiedzieć. Historia ta wydarzyła się bardzo dawno temu, gdy byłem jeszcze młodym człowiekiem. Miałem kilkanaście lat. Byłem już dorosłym człowiekiem, prowadziłem swoją firmę budowlaną. Jedna z moich klientek ówczesnych zapytała mnie, czy nie chciałbym mi pomóc w pewnych pracach porządkowo-budowlano-wykończeniowych. Oczywiście natychmiast się zgodziłem. Pojechaliśmy następnego dnia, nie wiedziałem gdzie i po co, nie wypytywałem, po prostu pojechaliśmy. Miejscowość nazywa się Ostróżne w powiecie zambrowskim. Tu u mnie na Podlasiu, jakieś 20 kilka kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Jest to miejsce objawień. Pewnej kobiecie, siostrze Czesławie, ukazał się Jezus, ukazała się Matka Boska. Już nie będę tutaj mówił, jakie było jej, jakie przesłanie, jakie przekazania dostała. Po prostu skupię się na mojej historii. Pojechaliśmy, zaczęliśmy pracę. Oczywiście kobiety, które były, było tam zresztą bardzo dużo ludzi, wiele osób, którzy w czynie społecznym czynili przygotowania do uroczystości, jaka miała się w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach wydarzyć. Miał przyjechać w to miejsce biskup, poświęcić, uznać to miejsce przez Kościół. Więc zaczęły się intensywne przygotowania. Zabraliśmy się do pracy. W pewnym momencie zrobiliśmy sobie przerwę. Usiedliśmy do obiadu. Kobiety zorganizowały jakiś posiłek. Ja zostałem poczęstowany małym piwem. Wypiłem to piwo. No i później po tej przerwie okazało się, że trzeba wejść na metalowy krzyż, go pomalować. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Miejscowej przyjechali z drabiną, ale tak się składało, że nikt nie chciał wejść na tą drabinę. Oczywiście ja się zadeklarowałem, wszedłem na ten krzyż. No i na krzyżu, gdy malowałem, czyściłem, malowałem, wymknęło mi się jedno niecenzuralne słowo. Bardzo się wtedy przestraszyłem tego, co zrobiłem. W międzyczasie ta siostra Czesława opowiedziała nam całą historię tego miejsca. Od kiedy to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało, no ale nie o tym chcę powiedzieć. Wróciłem do domu następnego dnia, wczesnym ranem. To był lipiec, słuchajcie, to był początek lipca. Następnego dnia, wczesnym ranem, budzi mnie, wręcz nie dając mi spokoju, pewna melodia. Ale tak mi się kołatała w głowie ta melodia, że po prostu nie dawała mi spokoju. Na tamtą chwilę nie wiedziałem, co zrobić, ale miałem wtedy znajomego, który miał kapelę grającą po weselach. Zdecydowałem, że pojadę do niego i opowiem mu tą historię. Zanucę mu tą melodię, która, uwierzcie mi, nie dawała mi spokoju, ale tak pozytywnie. Zanucę mu tą melodię i tak też zrobiłem. Pojechałem do niego, zanuciłem mu tą melodię i słuchajcie, on do mnie mówi tak, cytuję, to jest kościelna nuta. Nie trzeba tutaj już więcej słów na ten temat. Od 2 czy 3 dni zbierałem się z zamiarem, żeby zrobić o tym odcinek. I wczoraj kolejne wydarzenie. Późnym wieczorem dostaję link. Link do piosenki, do utworu. Wchodzę i słuchajcie, to jest piosenka napisana przez młodą dziewczynę na lekcję religii. Jak ona to w opisie na YouTubie napisała, że piosenka napisana przez przypadek.
Gdy zacząłem słuchać tej piosenki, nie miałem już wątpliwości, kto jest prawdziwym autorem. Kto jest prawdziwym autorem tego utworu, a kto tylko wykonawcą. Bardzo dziękuję Ci, Reniu, za ten link. Oczywiście pod filmem w opisie umieszczę link do tego utworu, ale tej mojej historii nie jest jeszcze koniec tej mojej historii, ponieważ zdecydowałem się wtedy we współpracy z tym moim kolegą, aby nagrać piosenkę. Nie zachowała mi się po prostu żadna wersja tej piosenki, wersja, która nadawałaby się do publikacji. Postaram się odszukać gdzieś tam w tych moich zapiskach słowa tej piosenki, ale to moim zdaniem było takie podziękowanie od Pana Boga, od Pana Jezusa, od Matki Boskiej za tą moją pracę, za ten mój trud, który włożyłem w przygotowaniu tego miejsca. To jest moje świadectwo, to jest moje świadectwo wiary. Nigdy się tego nie wstydziłem i nie będę się tego wstydził i też nie chcę nikogo do niczego namawiać. Słuchajcie, każdy ma wolną wolę, robi co chce, pod warunkiem, że nie szkodzi to innym w jakiś wymierny sposób. Nie pamiętam, jak brzmiały słowa tej piosenki, tej mojej piosenki, którą napisałem przy współpracy z tym kolegą moim. Postaram się zanucić, zaśpiewać. Pamiętam chyba tylko refren. Brzmiało to tak. Każdy może śnić, każdy może wierzyć, że jesteśmy dziś lepsi od rycerzy. Każdy może śnić, każdy może wierzyć. Odrzuć myśli złe i drogą prawdy idź. Jakoś tak to brzmiało. Przepraszam, ja nie jestem osobą muzykalną. Jest tylko i wyłącznie moje wykonanie. Nie mam słuchu, nie mam wyczucia rytmu i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to zdecydowałem się wykonać w jakiś sposób ten swój utwór. A tutaj teraz przede mną widzę sarenki. Widziałem lisa, który szedł w moją stronę, ale gdy mnie zauważył, oddalił się, uciekając w las. I tu jest statko sarenek. Być może Danieli nie widzę, bo pada śnieg, które tutaj się pasły. Będę kończył ten swój już długi film, podkreślając, że to było tylko i wyłącznie moje świadectwo, mojej wiary. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym okresie Adwentu, w tych przygotowaniach do świąt, abyście nie zatracili człowieczeństwa, nie zatracili wiary. Bo święta, które się zbliżają, to jest uhonorowanie, to jest podkreślenie naszej wiary. To jest podkreślenie tego cudu narodzin Jezusa Chrystusa. To nie jest jakaś komercja, że my musimy się postawić w jakiś sposób. To jest po prostu celebrowanie tego święta i takiego rodzinnego spokoju, przygotowania w tym Adwencie Wam wszystkim życzę. A ja uciekam, bo zmarzłem. Trzymajcie się i do następnego.